Siema, siema, zapraszam na sklep Genesis, link macie w opisie. Tam z kodem PLAGA dostaniecie 10% rabatu na wszystko, co chcecie sobie kupić. Myszki, klawiatury i różne takie. Sprawdzajcie, link w opisie. I siup, kolejny dzień w kawajce, witam ci, dobry, cześć, kochani widzowie, ale tu się dzieje, ale pieniądze lecą, normalnie taki zarobek, że ja nie wiem, co już mam z tym zrobić, naprawdę nie wiem, co z tym zrobić, no, i powiem wam tak, teraz jak wasz kolega będzie szedł do odpowiedzi, zeszyt zostanie na biurku, to nie rysujcie mu siusiaków karnych, tylko napiszcie mu subskrybuj plagę w zeszycie, to na pewno pomoże rozwijać mój kanał. Tylko tak, nie mówcie nikomu, to był żart, no nie. Tak, promujcie. W każdym razie zaczynamy kolejny odcinek, rozwijamy tutaj, trzeba naprawdę tutaj zainwestować kolejne pieniądze i tak sobie myślę, że tutaj automaty działają świetnie. Dużo mi pisaliście na temat tego całego drugiego sklepu, co można kupić. Nie wiem, gdzie to jest, ale prawdopodobnie gdzieś tutaj zaraz to znajdę. Momencie, free mail, na. O, kolejne maile? Nie, to te same, które już widziałem, ale jakby dwa razy. Tu jest real estate i tu można kupić kawiarnia w kabinie. Możesz zbudować wspaniałą kawiarnię kabinową, kupując pusty sklep naprzeciwko kawiarni. Możesz już zarządzać sklepem, który kupuje z komputera w nim. Kupuję. Czy ja to kupiłem? Halo, kliknąłem jakby, ale nic się nie stało. O, jest! Jest tam! Kupiłem! Patrzcie, jaka dziura w ziemi! Halo, ale to jest wielkie! Wow, przecież to jest... Wow! Ale kupiłem. Co jest, panie policjancie? Czy on się zaciął? O nie, chłop jest wyjątkowy, tak bym powiedział. On próbuje mnie złapać, ale nie wie co. On mnie goni teraz. Mam jedną gwiazdkę poszukiwania. Kłem mu. Loveless. Dostałem osiągnięcie, że uciekłem policji. Powiem wam tak. Nie było to jakoś specjalnie trudne. To pewnie panda go zastraszył. Co to jest? Dobra, zarządzaj kawiarnią. A nie da się zarządzać tym na przykład? Nie ma tu jakiegoś panelu zarządzania? On mega słabo zarabia. $134. Jesteś po prostu żenujący gość. Dobra, projekt. Wow! Mogę sobie tutaj zrobić jakieś różne. Kupić, powiedzmy, że jest ładnie. A nie ma jaśniejszych ścian. To są. A ja, bo tu światła w ogóle nie ma. Może dlatego jest ciemno. Kabiny. Kierownictwo. Kabina do gier? Co? Czy w ogóle. Co tu się kupuje tak właściwie? W kabinach nie ma nic. Kierownictwo. Kabina do gier. System oświetlenia. Menadżer. Dobra, i co. Tam ktoś śpi. O co chodzi w ogóle? Co to jest? Czy ja tam, to jest druga kawiarenka, tylko jakaś taka, że ludzie tam śpią i grają naraz? Nie rozumiem, czaty, ale ich tam kopię. Nie rozumiem, co się dzieje, idę do Żula, powiedzę. Żulu, powiedz mi, o co chodzi? Stary, skończyłem projekt urządzenia, ale reaktor mocy jest bardzo drogi, potrzebuję $25,000. 25 tysięcy? Gościu, to jest tyle hajsu, że ja nie wiem, czy mam tyle nigdy, kiedykolwiek miałem tyle. Nie miałem nigdy tyle, a taką inwestycję otworzyłem, że to jest szok. Dobra, maila jakieś dostałem. Nie, nic ważnego. Dobra, kryptowalutki, szybko, muszę was sprzedać. Sprzedaj wszystko. Mam 12 tysięcy. Dobra. Muszę kupić tam kabin dużo. Niech to robi pieniądze jakieś. Kabiny kupić. Raz, dwa. Już zakończony? A to się kolejne kupują, czy co? Tą samą kupiłem? Nie wiem naprawdę, co ja kupiłem. Chyba ulepszenia do kabiny kupiłem jakieś. Nie wygląda to zbyt imponująco, to wam powiem. O, ta ma lepsze. A, czyli tą jedną ulepszyłem pewnie, a tą drugą nie. Tak, to są ulepszenia do kabiny. Okej, czyli kupuję dwie kolejne, a teraz ulepszam. A, widzisz. Dobra, już rozumiem, na czym to polega. Ile mam jeszcze pieniędzy? 4,5 tysiąca. I kupiłem w sumie 4 kabiny i wszystkie są ulepszone na maksa i one teraz robią hajsy sobie. W porządku. Nie, no to ja będę takie pieniądze zaraz kosił, że to jest koniec świata. O, do kibelka najlepiej się tam gra. Naprawdę. O nie, on po prostu idzie do kibelka, tak naprawdę. Ktoś tu kupę... Fujka. Oni naprawdę robią kupę na podłodze. Sprzątaj to, robocie, sprzątaj to. Jejku, co za świnki. Kurczę, jestem zszokowany troszeczkę, że takie rzeczy się tu dzieją. Te ludzie robią kupkę na podłogę. Naprawdę, oburzające. No, a z automatów to gier niewiele osób korzysta, mam wrażenie. Dziwne takie, że coś tutaj, no, stanęło w miejscu trochę. O, dzień dobry. Jak moje opinie? Zobaczymy, może coś tam nie gra. Same piątki i czwórki. Opinie są kozackie, nie ma się czego przyczepić w ogóle. Z zamówieniami wyrabiają się. No to powiem wam tak. Bardzo dużo pieniędzy się tu zarabia. Bardzo dużo. Naprawdę. Mega dużo fundusza. Dobra, dokupię tam jeszcze rzeczy. Żula zrobię innym razem, myślę. Najpierw to rozwinę. To jest ważniejsze. Kierownictwo. Dwie kolejne. Albo nawet trzy. Dobrze. Dobra, okej. Ile tu jest hajsu? 2,5 tysiąca już jest? No nieźle. Tylko ja nie widzę, że tu ludzie... A,
oni tu śpią cały czas. Oni się tak randomowo chyba sami się pojawiają. Dziwne te kabiny są. Nie no, jeden ziomek, dwóch ziomków. Oni śpią tam zamiast grać. Nie ogarniam tego systemu kabin, ale jakieś tak dziwne uczucie budzi we mnie. Jakoś tak dziwnie tam materac i komputer, no. I zamykana kabina. Nie, co nie tak gry tam grają, ale no nie grają. Póki płacą, to nie grają. Co tu się stało przed chwilą? Chwilę był zepsuty komputer, ale się naprawił jak podszedłem. Nie wiem o co chodzi. W każdym razie coś jest podejrzanie mało klientów. Gdzie jest panda? Panda! Nie przypominam sobie, żebym zwalniał pandę, chyba że jest środek nocy. A, jest środek nocy, okej. Czyli pandy nie ma, bo jest noc, rozumiem. Czy mogę jakichś pracowników jeszcze zagonić do roboty? Nikogo już nie mogę zaganiać do roboty. Już mam full on pracownicy zaliczeni. No, naprawdę jest bardzo dobrze. Jest bardzo, bardzo dobrze. Ta. Tu mogę kupić jeszcze to. Z rzeczy. O! Nowe głośniki mogę kupić. Proszę bardzo. I jeszcze lepsze. Najlepsze głośniki świata. I... O, nie mogę tego. Upiekacz, kuchenka, jacie, kible nowe mogę zrobić. Wow, lustra. Kurczę, lodówkę mogę rozszerzyć. Nie no, tu jeszcze jest dużo różnych ulepszeń, które można kupić. Ja sobie kiedyś kupię to wszystko. Tylko jeszcze nie dzisiaj, bo mnie trochę nie stać. O, zrzucili obraz. No i czemu tak zrobiliście? Nie wiem, co za ziomek, ale zrzucił to ktoś. Niemiło, niemiło naprawdę. A tu jeszcze jeden obraz. Wisi, dobra. Poza tym wszystko się zgadza. Poza tym wszystko jest na swoim miejscu. Wydaje się być naprawdę okej. Ja powinienem iść spać. Chyba powinienem mi spać. I tak klientów nie ma, to przynajmniej się czas przewinie troszeczkę. Tak, myślę, że to jakiś pomysł jest. Myk, na spanko. Ej, coś czuję. Czuję, że z tej drugiej kafejki to będą naprawdę potężne ilości pieniędzy. Bo na długo nie jest, już było 2,5 tysiąca. Zainwestowałem w kupę kolejnych tych takich budek. To naprawdę to będą duże pieniądze. O, siema, co tam jak morale? Czemu słabe morale takie? Co to w ogóle? W ogóle dużo osób mi namawia, żebym dziecko tutaj wyprodukował, no nie? I pomyślę o tym, kiedyś może tak zrobię, jak będzie odpowiednia ilość lajków. Na przykład 1000 lajków to by było coś, bo tak po 500 jest średnio. To dwa razy więcej, to wtedy robię basa. Normalnie tutaj na gierce. Zobaczymy, co to. A i jedzenie, to pamiętał komentarz, żeby nie jeść, bo to i tak nic się nie stanie. Nie można umrzeć z głodu, podobno w tej grze. Bądź taki błąd jest. Nie wiem, czy to prawda. Jak coś, to będzie na was. Dobra. Na żulu nie mam tych pieniędzy jeszcze. Musisz poczekać troszkę, wiesz? Muszę sprawdzić szybko, czy policji dzisiaj nie będzie. Ile zarobiłeś? 6000, nice. A ty? Ach, sakała rodziny. $0. Ach, on nawet jednego hot doga nie sprzedał. No czajcie, po co go w ogóle trzymać? Jest taki nie rób. Wyślij prywatną wiadomość na lepszym miejscu. Wielu źle komentować. Co to za złe komentarze? Wirusy? A, wirusy weszły. No, tak czułem. Jeszcze skanowanko zrobimy szybkie. Dobra. I... www. Oho, rachunek. Dobra, maskotka. To moja panda, to ja mu zawsze zapłacę chętnie. Dobra. Gościk. Gościk. To i to potrzebuję. Weź pokaż, czy będzie policja, ziomek. Na dziś nie będzie rutynowych kontroli. No i cacy. Cały czas tu pika coś. Cały czas pika. Myślę, że dzisiaj na spokojnie sobie ulepszę do samego końca tą kawiarenkę naprzeciwko. Więc sprzedam krypto i to zrobię od razu. To się będę. Nie ma co się hamować w ogóle. 9000 już mam. Nice. Zobaczymy, ile on mi pozwoli kupić jeszcze tych kabin. Kierownictwo. 3, 4, 5, 6. Czy nie da? Okej. Czyli to już będzie max. Ale już mi nie stać nawet na ulepszanie. No. O, napchali tego troszkę. No, napchali. Nie powiem, że nie. Naprawdę, jest tutaj tłumnie. Tylko deszcz tu pada, nie wiedzieć czemu. Niby to jest pod dachem, ale gra uznała, że niekoniecznie. Tego nie było. Tu upchane jest. Mi się wydaje, że nie było. No, że to nie była pierwsza, tylko dopiero teraz powstała. Ale mogę się mylić. Gra, potrzebuję pieniędzy. Halo, czy możecie tutaj przyjść pieniądze dać? Dzięki. Fajnie. Przynajmniej tutaj nie leje. No, i kupy dalej tam są. Fujka, strasznie świnki tutaj są klienci. Ja nie wiem. Chwila, moment, 1600 zarobione. A ty ile zarobiłeś? 2000. Stary. Myk, wszystko mam ulepszone. 12 komputerów. To jest na pewno max komputerów? Na pewno. No i menadżer jest. Wszystko się zgadza. Teraz to już jest kopalnia pieniędzy dosłownie. Kopalnia pieniędzy. Myślę, że w następnym odcinku na luzie sobie zrobimy zadanie u żula. Naprawdę, na spokojnie, na pełnym cirku. Tu można jeszcze dorzucić jakiś tych kopalni tam do środka. No i jeszcze całe górne piętro mamy pod VR-a i konsolę. O, VR i konsole tam będą królowały. O, będzie kozaczek, naprawdę. Nie mogę się doczekać. Będzie cudacznie, to prawda. Ktoś goni mój ochroniarz. Nie płacą. Nie chcą płacić, chamiury. Nieładnie bardzo. No, bardzo nieładnie. Dobra. Ulepszyłem całkowicie moją drugą kawiarnię. Bardzo dziwna jest ta kawiarnia. Nie mogę wyjść, nawet tak dużo klientów przychodzi. Bardzo dziwna ta kawiarnia jest, ale została całkowicie ulepszona. Przynosi
przynosi naprawdę masę pieniędzy. 1200 już tak sobie stoimy. Dobrze, więc ja uzbieram sobie pieniądze dla Żula i następnym razem robimy zadanie u Żula i dopakujemy krypto. Jeszcze musi dopakować górne piętro i będzie kozaczek, zobaczymy ile to hajsu można zarabiać tak non-stop. No myślę, że będzie bardzo dużo tego. No więc żegnam się, trzymajcie się, pa, pa, cześć, cześć, jo, jo.